Już jesteśmy, tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy i Solidarna Szkoła. Z góry chciałybyśmy bardzo przeprosić za nasze opóźnienie. Niestety internet był dzisiaj dla nas łaskawy. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę przekażę głos naszej ekspertce, pani Justynie Szambela, ale zanim to nastąpi, opowiem chwilkę o kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Możemy się tam teraz przywitać. Widzę, że już niektórzy się przywitali. Ja też się z wami witam. Super. Widzę, że czat działa. Słuchajcie, możecie go wykorzystywać do zadawania pytań, do odpowiadania na pytania postawione przez prowadzącą i zgłaszania problemów technicznych. Jeżeli będziecie takie problemy zgłaszać, ja się postaram jak najszybciej je z wami rozwiązać gdzieś w indywidualnych rozmowach. I już, żeby nie przedłużać, przekazuję głos naszej ekspertce. Ja życzę miłego i owocnego spotkania. Halo, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Przepraszam Was za moje spóźnienie. Czy wszyscy mnie dobrze słyszą? Potwierdźcie na czacie, że mnie słyszycie i że wszystko jest w porządku. Super. Jeszcze chyba. Nie, wszyscy jesteśmy, wszyscy się słyszymy. Będę Wam dzisiaj opowiadać o mojej kooperatywie spożywczej, która jest takim podmiotem ekonomii społecznej, więc powiemy sobie też trochę o ekonomii społecznej, ale szczególnie na tym przykładzie naszej kooperatywy. Tutaj jest krótki plan naszej sesji. Czy zrobiliście ze swoimi nauczycielami wcześniej lekcję o spółdzielczości? Była taka lekcja? Była? Nie było. Była. No dobrze, widzę, że niektórzy mają przewagę, ale ci, którzy tej lekcji nie zrobili, będą mogli zgadywać albo będą musieli nadrobić ją później. Nie będę mówiła tutaj bardzo dużo o historii spółdzielczości w Polsce, ale tak trochę odpytam Was, tych, którzy mieli tę lekcję z tego, co było. A więc najpierw zrobimy sobie pytania i odpowiedzi dotyczące tego, co już pewnie mieliście. Potem opowiem Wam o historii konkretnie naszej kooperatywy. Potem zrobimy jeszcze więcej pytań i odpowiedzi, już dotyczących konkretnie naszej inicjatywy. A potem powiem Wam o trzech ważnych wyzwaniach, z którymi się zetknęliśmy, organizując kooperatywę. O demokracji w naszej organizacji, o odpowiedzialności wobec prawa i o sprawiedliwym podziale praw i obowiązków. Mam nadzieję, że moje doświadczenia ze zmagania się z tymi wyzwaniami pomogą Wam na przykład w przyszłości też założyć jakąś własną kooperatywę, albo stowarzyszenie, albo inny podmiot ekonomii społecznej. W porządku? Dobry plan? Dobry. Dobry. No to jedziemy dalej. Spółdzielczość, pytania i odpowiedzi. Zaczniemy teraz z quizem pierwszym. Dario, proszę, włącz quiz pierwszy. Odpowiadajcie. Jak tam, Dario, pojawiają się odpowiedzi? Ja tutaj nie mam opcji zamknięcia tej ankiety, więc będę Cię prosiła, Dario, o właśnie, żebyś nam ją pokazała.
O II wojnie światowej. Słuchajcie, coś muszę powiedzieć, że omyliliście się. To znaczy wypadła jedna, jak rozumiem, prawidłowa odpowiedź. Pierwsze spółdzielnie powstały już dawno, dawno temu. Pierwsze spółdzielnie, tak naprawdę pierwsze takie inicjatywy, które miały na względzie dobro robotników i to, żeby robotnicy jakby sami sobą zarządzali, to były inicjatywy, które wyszły z filozofii Roberta Owena. Czy słyszeliście kiedyś na lekcjach, kto to był Robert Owen? Nie widzę żadnej odpowiedzi. Czyli mogliście nie słyszeć. Nie słyszeliście. No więc Robert Owen to był przemysłowiec. W XIX wieku, kiedy jakby już dobiegały końca Wielkie Królestwa, zaczynała się era wielkich przemysłowców. Robert Owen to był taki przemysłowiec, który miał taką koncepcję, że to nie powinno być tak, że on tych wszystkich robotników zatrudnia i nimi rządzi, tylko raczej, że ci robotnicy powinni pracować w tych fabrykach dla własnej korzyści, powinni tworzyć taką społeczność wokół tej fabryki. I budował wokół tych swoich fabryk, budował dla swoich robotników osiedla, animował ich tak, żeby oni czuli, że ta fabryka jest ich własnością. I to właśnie z tej filozofii Roberta Owena, to się nazywa nawet czasem owenizm, wywodziły się ruchy socjalistyczne w ogóle w dużej części, a szczególnie ruch spółdzielczy do nich nawiązywał. Potem to nie były jeszcze prawdziwe spółdzielnie. Prawdziwe spółdzielnie powstały wtedy, kiedy robotnicy stwierdzili, że jakby sami stwierdzili, że powinni się organizować. Także ta cała opowieść, którą teraz jakby toczę, dzieje się w czasach rewolucji przemysłowej, w czasach, kiedy powstawali kapitaliści. Powstawał wielki kapitał, a z drugiej strony powstawała klasa robotnicza, to znaczy ludzie, którzy pracują i żyją ze swojej pracy, a z drugiej strony ludzie, którzy posiadają i żyją z inwestowania tego, co posiadają. Także chciałam Wam teraz puścić taki filmik, w którym zobaczycie, jak prawdopodobnie wyglądali pierwsi spółdzielcy. Słuchajcie, wrzucę Wam teraz filmik na YouTubie. Ten filmik jest po angielsku, nie ma podtytułu. Coming for something in the morning if the result is on the factory owners just do what's best for them and their friends and don't care whether that's good enough for us. Put on the meeting that the Weavers thought you wanted to. We're not interested in having to every single cooperative has failed. The only way we're going to improve things is through our own effort. And that's up to you. And it's not about benefit for you. Ponieważ filmik nie ma podtytułów, chciałam Wam powiedzieć, o czym on jest. To jest trailer filmu pełnometrażowego, który został nakręcony o pierwszych takich prawdziwych spółdzielcach. Oni się nazywali Pionierzy z Rochdale. W takim mieście w Wielkiej Brytanii, w Rochdale, robotnicy, których los był właśnie bardzo ciężki. Dużo pracowali, wtedy jeszcze nie było praw, które chroniłyby robotników przed wyzyskiem. Nie było 8-godzinnego dnia pracy, nie było zakazu pracy dzieci. Zarabiano, nie było też płacy minimalnej. Zarabiali więc bardzo mało. Często byli zadłużeni u sklepikarzy i postanowili założyć własny sklep. Nie mieli na niego kapitału, nikt nie chciał im go pożyczyć. Nawet firma, gazownia nie chciała im sprzedać gazu, żeby oświetlili ten swój sklep, bo nie wiedziała, że będą w stanie za to zapłacić. Ale oni mimo wszystko zaparli się, każdy składał się 1 funta i w zamian za to sprzedawali między sobą mąkę, cukier,
świeczki i bodajże sól. Takie podstawowe rzeczy. No i właśnie tak oni wyglądali. Dokończmy jeszcze, zobaczmy sobie tych robotników. You have to understand my position, gentlemen. I can't deny your commentary. We have no history of success. And running a store? No. If a male buys it, I wouldn't keep my money with him. Those are shot male, but I'll have no feelings. You've got our money, William, and now what's happening? But all those people who've said no to us can't have their way forever. You can afford to wait for a dream. An idea. So who's going to stand up for our right to a fair wage for honest work? We're good ourselves in the time, you typical pioneers. That's what we are. Yes, it's a dream. But it's a fair chance for them. A true society open to all without discrimination. I'm still hopeful. Where's your role, William? No, więc to było wasze krótkie spotkanie z pierwszymi pionierami spółdzielczości. Ta scena z taczką wywodzi się z tego, że pierwszy ładunek swoich towarów musieli przywieźć taczką na piechotę z Manchesteru, a to jest kawał drogi z Manchesteru do Rochdale, dlatego że nikt właśnie w samym Rochdale nie chciał im dać kredytu. A więc, co z tego wynika? Z tego wynika, że spółdzielczość jako taka powstała w opozycji do kapitalizmu. I myślę, że tak trzeba przez cały czas o niej myśleć. I my w naszej kooperatywie też tak o niej myślimy. Dlatego chciałam was teraz zapytać w quizie drugim. Tak, zobaczmy. To już powinniście wywnioskować z tego, o czym wam przed chwilą opowiadałam. No, widzę, że wszyscy w sposób bardzo zdecydowany oddali odpowiedzi na jedną opcję. I to jest prawda, ale to nie jest cała prawda, bo tak naprawdę wszystkie te odpowiedzi są prawdziwe. Jak wiecie, ci, którzy mieli lekcje, albo jak się domyślacie, ci, którzy lekcji nie mieli, socjalizm kojarzy nam się z... Czym nam się kojarzy? Kojarzy nam się z rozrośniętym państwem. Kojarzy nam się z państwem, które... z komunizmem, tak. Komunizm jest dalej posuniętym socjalizmem. Kojarzy nam się z rozrośniętym państwem, które wszystko kontroluje i które szczególnie kojarzy nam się z centralnie planowaną gospodarką. Czyli państwo decyduje o tym, co ma być produkowane, gdzie ma być, po jakich cenach ma być sprzedawane i komu. Natomiast spółdzielcy wywodzili się w równym i w równej mierze z nurtu myśli anarchistycznej, z nurtu myśli anarchistycznej i libertariańskiej. To znaczy oni twierdzili, że to jest tak, że jednak każdy za siebie, ale wspólnie. Nie było w tej oryginalnej myśli spółdzielczej jakiejś wielkiej organizacji, wielkiego państwa, które wszystkim sprawowałby kontrolę. To jest tak, że tworzymy własne stowarzyszenia sami sobie, z własnej woli i każde stowarzyszenie jest samorządne. Także to nie jest tak, że spółdzielczość równa się socjalizm. Spółdzielczość nawiązuje do myśli socjalistycznej, ale wywodzi się też z innych nurtów. I chodzi w niej trochę o co innego.
No więc teraz przejdziemy do pytania, na czym właściwie polega kapitalizm? To, czemu ta spółdzielczość się tak sprzeciwia? Takie kluczowe słowa. Może powiecie mi, na czym polega kapitalizm, jeśli wiecie? Znaczy, już widać wszystko na mojej prezentacji. Mam nadzieję, że to się będzie pokazać po kolei. Ale wolność handlu. O, to jest na przykład dobre skojarzenie. Prowadzeniu własnej działalności, czyli właśnie przedsiębiorczość. Z wyzyskiem. To jest też ciekawe skojarzenie. Te dwa pierwsze skojarzenia są jakby z zupełnie innej opowieści o kapitalizmie niż to drugie skojarzenie, niż to trzecie skojarzenie z wyzyskiem. Więc powiem wam, jak ja rozumiem kapitalizm i jak dobrze jest o nim myśleć, żeby rozumieć, o co chodzi w spółdzielczości. W kapitalizmie jest tak, że to właściciel kapitału, czyli fabryki, albo sklepu, albo firmy, podejmuje decyzję o tym, co jest produkowane i co jest sprzedawane. I właściciel tego kapitału otrzymuje zysk. To znaczy wszyscy, którzy dla niego pracują i którym on wydaje polecenia, dostają wynagrodzenie, na które się umówili, a on dostaje całą resztę. I co z tego wynika? Jeśli on dostaje całą resztę, to znaczy, że ta cała reszta, ten zysk będzie tym większy, im niższe są wynagrodzenia, im niższe są koszty surowców i tych produktów, tej całej produkcji, oraz im wyższe są ceny. Czyli innymi słowy, kapitalistyczne przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk. I pomyślmy sobie, w systemie kapitalistycznym przedsiębiorca czy kapitalista ma jakby przeciwko sobie pracowników, bo jego interesem jest obniżać płace, ich interesem jest, żeby płace były wysokie, ma przeciwko sobie swoich dostawców, bo chce im mało płacić, a oni chcą, żeby było im płacone dużo za te dostawy, i ma przeciwko sobie klientów, dlatego że on chce, żeby były ceny wysokie, a oni chcą, żeby ceny były niskie. I to się nazywa właśnie konkurencja. Klienci będą wszędzie szukali niższych cen, pracownicy będą wszędzie szukali wyższych płac, kapitalista odwrotnie, będzie szukał najtańszych pracowników i będzie starał się sprzedać po najwyższej cenie. Ta konfrontacja to jest konkurencja. Natomiast spółdzielczość starała się od początku opowiadać inną historię, inną logikę. Logikę współpracy, nie konfrontacji, czyli kto kogo przechytrzy, tylko logikę współpracujmy, spróbujmy jakby dogadać się, jakie są nasze potrzeby i spotkać się gdzieś po środku, uzgodnić je. Na tym właśnie to jest taka główna myśl, która dla mnie jest najważniejsza w spółdzielczości i w tym, co robimy też w kooperatywie. Więc teraz pytanie, co to jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna to są przedsiębiorstwa, które łączą cele społeczne i ekonomiczne. To znaczy one nie mogą przynosić strat, bo wtedy zawsze ktoś musiałby ponieść stratę, ale te zyski, które generują, starają się rozdzielać nie tyle porówno, co rozdzielać bardziej sprawiedliwie pomiędzy wszystkich, którzy uczestniczą w całym tym procesie produkowania, sprzedawania, starają się przy okazji swojej działalności nie szkodzić lokalnej społeczności. To są takie przedsiębiorstwa, które mają dużo szersze cele niż zysk. Czy na razie macie jakieś pytania? Wszystko jest jasne. Także ekonomia społeczna to są przedsiębiorstwa, które mają cele szersze niż zysk. I teraz tak, w Polsce mamy ustawę, która reguluje ekonomię społeczną i wskazuje konkretnie, jakby bardziej ją określa. Bo ekonomia społeczna tak naprawdę, tak jak ja ją wam nakreśliłam, to jest bardzo szeroki temat. O, na przykład pomyślmy sobie, jeżeli to jest ekonomia społeczna, to jakie są te firmy ekonomii społecznej? Znacie jakieś? Tak, tak, przyjazne to jest, ale pytam tak o konkrety. Czy znacie jakieś? Stowarzyszenia, o. Stowarzyszenia to na przykład jest konkret, czyli to są organizacje w formie stowarzyszeń. Czy tylko stowarzyszeń?
Fundację też. Jeszcze coś zostaje. No, widzę, że się zastanawiacie, spółdzielnie. Tak, i właśnie ze spółdzielniami to jest tutaj taka sytuacja. Istnieje w Polsce też ustawa regulująca działanie spółdzielni. I spółdzielnia może kluby młodzieżowe, to też jest dobra odpowiedź. Chciałam jeszcze przez chwilę przebić się do tej spółdzielni, bo przez cały czas mówię tutaj o spółdzielczości. A takie spółdzielnie w Polsce w zasadzie też działają po to, spółdzielnia też może działać po to, żeby generować zysk, tylko że rozdziela ten zysk pomiędzy swoich członków. Nie daje go jednej osobie, albo nie przekazuje go tym osobom, które są właścicielami kapitału, tylko rozdziela go swoim członkom. Jakby spółdzielnia to jest takie stowarzyszenie, które generuje zysk i rozdziela go wśród swoich członków. A ta ustawa, która obowiązuje w Polsce, stworzyła taki specjalny twór, który się nazywa spółdzielnie socjalne. Spółdzielnie socjalne to są takie spółdzielnie, które cały zysk, który generują, nie mogą go wypłacić swoim członkom, tylko muszą zainwestować w jakieś cele społeczne. I to jest takie skrzyżowanie stowarzyszenia i spółdzielni. I w Polsce, mówiąc o ekonomii społecznej, najczęściej ma się na myśli te spółdzielnie socjalne, dlatego że one właśnie są uregulowane ustawą o ekonomii społecznej i państwo wspiera ich działanie. Jest coś takiego jak Krajowy Program Wspierania Ekonomii Społecznej i on jest właśnie głównie zorientowany na spółdzielnię socjalną. Także to jest taka ciekawa forma, w której można prowadzić działalność, jakby działalność gospodarczą, generować zysk, z tym, że ten zysk musi być przeznaczony na cele społeczne. I teraz chciałam Was jeszcze zapytać, bo na przykład tutaj pokażę Wam przykład spółdzielni socjalnej, bardzo ciekawej, sympatycznej. To jest, w sensie to jest stowarzyszenie. Omyliłam się. Myślałam, że oni są spółdzielnią socjalną, ale to jest stowarzyszenie. Widzicie, jakie to jest czasami nieostre, że ta spółdzielnia jest trochę stowarzyszeniem, więc stowarzyszenie może działać podobnie. To, co Wam pokazuję na tym obrazku, to jest Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Widzicie tutaj na tym zdjęciu pracowników tego stowarzyszenia. To są wszystko ludzie z niepełnosprawnościami umysłowymi. Tacy, którym jest bardzo trudno znaleźć pracę na zwykłym rynku pracy, chociaż nie mogą pracować. Po prostu mają pewne ograniczenia, trzeba zadbać o osób, żeby te warunki do pracy były, jakby, żeby ze swoimi ograniczeniami mogli się znaleźć w tej pracy. I to stowarzyszenie tworzy taką firmę, która ich zatrudnia przy segregacji odpadów. Oni chodzą w wielu miejscach w Warszawie, odbierają śmieci, zajmują się ich zbieraniem i segregowaniem, czyli prowadzą firmę, która zarówno daje pracę osobom, którym się trudno znaleźć, jak i chroni nasze środowisko, segregując odpady. Mają, tutaj nie widać ich logo, ale ich logo to są takie mróweczki. Nazywa się ich mróweczkami z Ekonu. Innym przykładem, który mogę Wam podać, to jest restauracja i hotel U Pana Cogito w Krakowie. Ona jest bardzo elegancka. Jest w bardzo ślicznym, odnowionym budyneczku takiego dworku. I to jest hotel, wiecie, przychodzicie, tam macie białe stoły, macie elegancko ustawione sztućce. Oni o wszystko dbają i to też są tam zatrudniani ludzie niepełnosprawni. Także widzicie, że ekonomia społeczna nie tylko orientuje się na to, żeby sprzedać komuś usługę odbioru śmieci albo sprzedać komuś usługę hotelową, ale żeby przy okazji zrobić coś dobrego, dlatego że dla tych ludzi praca jest bardzo ważna, daje im poczucie godności, daje im zarobek, dzięki temu nie muszą odbierać zasiłków, mogą na siebie normalnie zarabiać i wystarczy jakby taki wystarczy pomyślunek o tym, jakie są ich potrzeby, jakie są potrzeby społeczne, żeby dało się ich wciągnąć właśnie w gospodarkę, takie społeczne gospodarowanie. Czy przychodzi Wam do głowy jakiś przykład z Waszego otoczenia, spółdzielni socjalnej albo stowarzyszenia, które prowadzi taką gospodarczą działalność?
Na razie nie widzę żadnych intuicji. W takim razie radzę, żebyście rozejrzeli się w swoim otoczeniu, bo WOŚP nie prowadzi działalności gospodarczej. Pomyślcie, WOŚP i Caritas, które tutaj wymieniacie, one prowadzą działalność charytatywną. To znaczy zbierają datki od jednych ludzi, przekazują je od, powiedzmy, ludzi, którzy mają jakieś wolne środki i przekazują je ludziom ubogim. To nie jest działalność gospodarcza. Działalność gospodarcza to jest właśnie raczej takie rozumowanie jak firma. Musi być jakaś usługa, która jest przydatna i za tą przydatną usługę pobierają opłaty. Na przykład odbiór śmieci albo pobyt w hotelu. Budzimy? Nie znam. Znam budzik. No dobra, słuchajcie, ale rozejrzyjcie się w swojej okolicy. Nie tylko za organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działalność dobroczynną, ale też za takimi, które prowadzą działalność gospodarczą. No i właśnie tutaj jest coś, co jest takie mało intuicyjne, bo zazwyczaj się mówi, że stowarzyszenie, fundacja są non-profit, a działalność gospodarcza przecież jakby mimo wszystko też jest działalność, też jest fundacją, która prowadzi działalność dobroczynną. Zbiera datki od jednych i daje drugim. A ja się wysłałam o takie, które produkują jakieś usługi albo jakieś dobra. I ci, którym oni je sprzedają, za nie płacą. Nie płacą dlatego, że chcą być dobrzy, tylko płacą dlatego, że chcą, że to im się przydaje, co jest produkowane. Także zastanówcie się nad tym jeszcze. A tymczasem ostatnie pytanie, które chciałam wam zadać właśnie od stowarzyszenia, fundacje, że te podmioty ekonomii społecznej występują w różnych formach. Na pewno u was jest. Albo gdzieś w pobliżu. Zadanie domowe poszukać. Występują w różnych formach. Tak jak wymieniliście stowarzyszenia, fundacje i ja powiedziałam o spółdzielniach socjalnych, powiedzieliście też kluby młodzieżowe. I tutaj chciałam was zapytać o to non-profit. Czy możemy teraz włączyć quiz trzeci? No, widzę, że to było trudne pytanie, bo wasze odpowiedzi są bardzo różne. Wytłumaczę wam, na czym to polega. Stowarzyszenie, nawet jeśli jest non-profit, może... Czy hospicjum? Hospicjum może być stowarzyszeniem. Ale hospicjum też prowadzi działalność... W zasadzie nie znam wielu hospicjów. Nie będę mówiła o hospicjach, bo nie bardzo się na nich znam. Ale chciałam wam wytłumaczyć, jak to jest z tym non-profit. Stowarzyszenie może posiadać środki finansowe, musi je posiadać, jeśli chce prowadzić jakąś działalność. W końcu trzeba kupić jakieś sprzęty, choćby kupić komputer albo kupić taczkę, coś jest potrzebne, żeby prowadzić tą działalność.
Czasami ludzie myślą, że w stowarzyszeniach czy w takich właśnie organizacjach dobroczynnych ludzie pracują wyłącznie wolontaryjnie, to znaczy bez pieniędzy, ale tak naprawdę wtedy byłoby bardzo trudno, żeby one działały, bo wszyscy mogliby to robić tylko po pracy, czyli tylko przez parę godzin dziennie. Jakby nikt nie miałby, nikt nie mógłby się wyspecjalizować, nikt nie mógłby pójść nic załatwić, bo wszyscy byliby w ciągu godzin pracy urzędu w swojej własnej pracy. Także stowarzyszenia i fundacje też potrzebują pracowników i też muszą im płacić pensje, dlatego że każdy musi jeść. Więc z tego wynika, że muszą mieć jakieś na to środki finansowe, które mogą pobierać właśnie na przykład ze zbiórek publicznych albo ze sprzedawania jakichś usług. Mogą prowadzić normalnie działalność, to znaczy mogą produkować jakieś drobiazgi, mogą organizować jakieś warsztaty i pobierać bilety za wstęp na te warsztaty, albo robić pokazy filmów i pobierać pieniądze za wstęp na te filmy. Nie mogą generować zysku. Otóż właśnie nawet zysk mogą generować. Różnica jest taka, że tego zysku nie mogą sobie po prostu wypłacić, bo gdyby mogli go sobie po prostu wypłacić, to by była po prostu firma. Natomiast ten zysk musi zostać w stowarzyszeniu, te pieniądze zostają w stowarzyszeniu i stowarzyszenie może go wydać tylko na to, co jest jego celem statutowym. Każde stowarzyszenie czy każda fundacja musi mieć statut, w której jest napisane, po co ona istnieje. I to musi być cel społeczny. To nie może być cel, no bo ja chcę, bo pan Iksiński założył tę fundację po to, żeby na niej zarobić. Tylko to musi być na przykład, prowadzimy tę fundację, żeby popularyzować czytelnictwo. Albo prowadzimy to stowarzyszenie, żeby promować zdrowy styl życia, albo żeby promować naszą miejscowość i jej historię. I wszystkie zyski, które stowarzyszenie wygeneruje, muszą być jakby zainwestowane w te cele. Czyli na przykład stowarzyszenie może, czy fundacja może prowadzić księgarnię i sprzedawać książki, a wszystkie zyski, które wygeneruje, za te skumulowane zyski organizuje na przykład festiwal książki w swoim mieście i w ten sposób popularyzuje czytelnictwo. Albo stowarzyszenie może organizować warsztaty zdrowego odżywiania, ale wszystkie opłaty za wstęp na te warsztaty pokrywają tylko i wyłącznie koszt tych warsztatów. Nie zostaje nic dodatkowego, co członkowie stowarzyszenia mogliby wziąć dla siebie. Stowarzyszenie to nie jest coś, co robimy dla siebie, to jest coś, co robimy dla społeczności. Oczywiście nie wykorzystujemy przy tym ludzi, to znaczy nie robimy tego, nie każemy im tego robić za darmo. Możemy im za to płacić, jakby taką uczciwą pensję. Ale to nie jest tak, że jeśli dojdą jakieś dodatkowe pieniądze, ktoś nam przekaże darowiznę, bo uważa, że nasz cel jest bardzo ważny, to wtedy my za te pieniądze możemy wyjechać ze swoimi znajomymi na Malediwy. Tak nie ma. No dobrze. Przechodząc dalej do naszej prezentacji. Czy do tego, co powiedziałam, macie jeszcze jakieś pytania? Czy jeszcze czegoś, coś nie jest zrozumiałe? Znaczy wiem, że ekonomia społeczna to jest temat bardzo szeroki i że poruszyłam tutaj dużo wątków i stowarzyszenia, i fundacje, i spółdzielnie socjalne, i zwykłe spółdzielnie. Ale może mogę jeszcze odpowiedzieć wam na jakieś pytanie. Nie widzę żadnych pytań, więc myślę, że przejdę. O, ktoś tam coś myśli, ktoś tam chyba coś pisze. Wszystko rozumiem, wszystko brak. No dobrze, powinnam przygotować coś trudniejszego dla was, skoro wszystko jest takie proste. Przejdę teraz do historii naszej kooperatywy spożywczej Dobrze. Na początku, dawno, dawno temu, przed 2 laty, byliśmy po prostu grupą znajomych. Tak jak pewnie wy macie swoich znajomych i jesteście z nimi zakolegowani, spotykacie się często. I łączyły nas wspólne wartości, mianowicie
Wielu z nas było zatroskanych o środowisko rolnicze. Wielu z nas było zatroskanych o klimat i działa w ruchach, które chcą powstrzymać ocieplenie klimatu. Wielu z nas zależało na tym, żeby zdrowo i dobrze się odżywiać. Jeszcze inni sprzeciwiali się wyzyskowi pracowników w wielkich sklepach, w sklepach wielkopowierzchniowych albo na plantacjach owoców egzotycznych za granicą. To wszystko nas łączyło i mieliśmy jakby ten wspólny mianownik, że chcielibyśmy kupować produkty ekologiczne i wyprodukowane sprawiedliwie. Gdzie można dostać takie produkty? Gdzie można dostać produkty ekologiczne, produkty sprawiedliwego handlu? W sklepach ze zdrową żywnością. Tak, najczęściej właśnie w sklepach ze zdrową żywnością. Tylko jest z nimi problem. Kupujecie czasem takie produkty? Tak, od rolników też. Z tym też jest trochę problem. Czy próbowaliście kupować kiedyś takie produkty i czy możecie zgadnąć, jakie mieliśmy problemy z tym, żeby je kupować? Dlaczego ich kupowanie nie jest łatwe? No, na wsi można kupować produkty, jakby brać produkty od sąsiada. Problem w tym, że my wszyscy byliśmy z Warszawy. A tutaj nawet o taki fajny bazarek jest trudno. Sklepik szkolny. No właśnie. Między innymi problem jest taki, że tych sklepów ekologicznych jest mało. Zazwyczaj są nie po drodze. Przez internet można kupić, to prawda. Tylko że nawet w internecie te produkty są bardzo drogie. Poza tym kupowanie przez internet jabłek to jest jakieś takie... albo sera. Nie. Problem z produktami ekologicznymi jest taki, że one po pierwsze... No właśnie, trzeba wiedzieć, gdzie szukać, trzeba wiedzieć, gdzie ten sklep jest. A po drugie, często one są drogie. To był dla nas też poważny problem. W Warszawie tych sklepów ekologicznych nawet by się trochę znalazło, ale te produkty są drogie. I byliśmy trochę w takiej sytuacji, jak ci pionierzy z Rochdale. To znaczy, czuliśmy, że sklepy, które chcą wygenerować zysk, stają nam na przeszkodzie przeciwko temu, żebyśmy zrealizowali naszą potrzebę kupowania ekologicznej i sprawiedliwej żywności. I tak samo jak ci pionierzy z Rochdale, tak najlepiej wyhodować samemu, tylko wtedy trzeba się wyprowadzić z Warszawy. A przecież, no... Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że wszyscy wrócimy na wieś, że wszyscy będziemy uprawiać własne pole. Jest nas za dużo. Nie zmieściliby, nie starczyłoby dla nas po prostu pól. Poza tym większość z nas też nie umie tego. Większość z nas też tego nie umie, a to jest... Ja próbowałam kiedyś i to jest trudne, żeby się tego nauczyć. Naprawdę rolników trzeba doceniać, bo oni mają dużą wiedzę i duże doświadczenie. I my chcieliśmy ich docenić i chcieliśmy im za to zapłacić, tylko możliwie bez pośrednictwa wielkich sieci handlowych, które zawsze biorą dla siebie ten zysk. Więc byliśmy trochę w sytuacji pionierów z Rochdale. Postanowiliśmy, że założymy własny sklep, w którym będziemy sprzedawać sami sobie, będziemy sprowadzać rzeczy bezpośrednio od rolników. I to będą rzeczy takie, jakie my chcemy kupować, to znaczy sprowadzone od lokalnych rolników, na przykład jabłka spod Warszawy, a nie sprowadzone z Chile. Na balkonie to nie jest dobrze, zwłaszcza w Warszawie, bo tutaj są duże stężenia pyłów i gazów w powietrzu. I te warzywa jak rosną, to one tym wszystkim nasiąkają. Lepiej jest z czyściejszych regionów plony rolne spożywać. Można, jak ktoś ma na to czas i właśnie jak ktoś ma umiejętności. Także postanowiliśmy założyć własny sklep, kontaktować się bezpośrednio
z rolnikami, którym ufamy, kupować bezpośrednio od nich i sprzedawać to sobie nawzajem. Na początku robiliśmy to w ten sposób, że składaliśmy zamówienia przez internet, to znaczy zbieraliśmy przez internet, się zmawialiśmy na to, kto co zamawia i kto co chce. Dzwoniliśmy do rolnika i zamawialiśmy u niego te wszystkie rzeczy. I potem spotykaliśmy się raz w tygodniu, żeby... No, żal mi, żegnam was. Mam nadzieję, że coś wynieśliście z tej naszej lekcji. Papa, wiskitki i jedziemy dalej. Na początku spotykaliśmy się raz w tygodniu, żeby rozdzielić te nasze zamówienia między sobą. Ale to nam nie wystarczało, dlatego zarejestrowaliśmy stowarzyszenie. Postaraliśmy się o mały lokal w centrum Warszawy. Zorganizowaliśmy kampanię crowdfundingową, która polega na tym, że wielu ludzi poinformowaliśmy o tym, co chcemy zrobić, o tym, że chcemy taki sklep z ekologiczną żywnością, w którym będziemy sprzedawać rzeczy bezpośrednio od rolników. I każda osoba, której ten pomysł się podobał, wpłacała nam jakąś małą kwotę i te małe kwoty urosły do 12 tysięcy złotych. Tak, tak, działamy. Za te 12 tysięcy złotych wyremontowaliśmy ten nasz mały lokalik w Śródmieściu. Tutaj widzicie, napisaliśmy zasady spółdzielcze. To są zasady spółdzielcze, które po raz pierwszy zostały sformułowane właśnie przez pionierów z Rochdale. Otwarte członkostwo, to znaczy, że każdy może przystąpić do kooperatywy. Ekonomiczne uczestnictwo członków, to znaczy, że każdy płaci składkę członkowską. Niezależność, to znaczy, że sprawozdajemy się jakby tylko przed sobą i nie jesteśmy zależni od żadnej partii politycznej ani od żadnych większych organizacji. Współdziałanie, to znaczy nasza działalność jest oparta na współpracy. Edukacja, staramy się nawzajem edukować o tym, co jest ważne, jakie produkty chcemy jeść, jakie produkty są dobre dla środowiska, dobre dla naszego zdrowia, jakie produkty wiążą się z wyzyskiem, a które się z nim nie wiążą. Troska o społeczność lokalną. Dbamy o to, żeby nie być tutaj jak UFO, tak jak czasem wielki supermarket czy dyskont spada na jakąś miejscowość jak UFO, tylko staramy się być tutaj przyjaźnieni ze wszystkimi sąsiadami, odpowiadać na ich potrzeby, pytać ich o to, czy nie przeszkadza im nasza działalność, czy może chcieliby jakoś włączyć się w nią. Demokratyczna kontrola. To znaczy, że podejmujemy wszystkie decyzje wspólne. O tym jeszcze powiem później. Także te zasady, po raz pierwszy wymyślone przez pionierów z Rochdale, wypisaliśmy sobie na ścianie naszego sklepu i staramy się ich trzymać. Na początku było nas 40 osób i wszyscy w tym sklepie po trochu pracowaliśmy. Głównie my w nim kupowaliśmy. Bywało w nim czasami trochę pusto, ale zawsze tak wesoło, bo jak ktoś przychodził z nas, znaliśmy się nawzajem. Potem stopniowo okazywało się, że nasz sklep się coraz bardziej popularny. Bardzo dużo osób chciało się do nas dołączać i w tej chwili nasza grupa, nasza kooperatywa liczy już 170 członków. Mamy też bardzo dużo klientów, w sklepie ciągle jest ruch. Tutaj widzicie naszą kasę fiskalną. Musieliśmy też oczywiście dostosować się do wszystkich przepisów, które wymaga prowadzenie sklepu. Nasz asortyment też ciągle się poszerzał. Tutaj widzicie już nasz sklep. Porównajcie sobie to zdjęcie, które wam teraz pokazuję, z tym zdjęciem, jak było na początku. Na początku było trochę puste i nie było żadnych regałów. Teraz mamy już bardzo dużo regałów i wszystkie są pełne. O, to jest ciekawe pytanie od gimnazjum w Lęborku, czy zarobki są satysfakcjonujące i czy można z tego wyżyć. A kto, zakładacie, że w naszym stowarzyszeniu ktoś zarabia? Kto u nas, jest nas 180 osób, jak myślicie, kto zarabia? No nie. Przecież przez chwilę mówiłam wam bardzo długo o tym, że w spółdzielni, w kooperatywie nie ma szefa.
Wszyscy jesteśmy szefem. To jest stowarzyszenie. Stowarzyszenie polega na tym, że jest demokratyczne. To znaczy, że decyzje podejmuje się na zebraniach i że wszyscy są łącznie współwłaścicielami. O. Ale druga odpowiedź, truskolasów, jest właściwa. Zarabiają sprzedawcy. Na początku wszyscy byli po trochu sprzedawcami. Potem okazało się, że to jest jednak bardzo ciężka praca i wymaga bardzo dużo czasu. I podzieliliśmy się, uznaliśmy, że sprzedawcom będziemy płacić wynagrodzenie za to, że codziennie stoją w sklepie. Ale to nie zmienia faktu, że pomimo, że jest nas 170 osób, to każda z tych 170 osób i tak przychodzi raz w miesiącu do sklepu, żeby odpracować swój dyżur, żeby pomóc, żeby go posprzątać, żeby poprzenosić skrzynki, żeby naklejać metki i robić takie rzeczy. I wszyscy członkowie poza sprzedawcami nie zarabiają, dlatego że w zamian za to kupują te produkty w tym sklepie bez żadnego narzutu handlowego. To znaczy kupują je dużo taniej. Już odpowiadam na pytanie o zaopatrzenie. Nasz sklep działa w ten sposób, że członkowie kupują bardzo tanio, bez żadnego narzutu. Kupują w takich cenach, jakby kupowali bezpośrednio od rolnika. No a klienci płacą narzut, dlatego że nie płacą składki członkowskiej. Członkowie płacą składkę członkowską i pracują w tym naszym sklepie i dzięki temu on może działać. A ponieważ klienci nie płacą składki członkowskiej, no muszą trochę dopłacić do ceny. Kto dba o zaopatrzenie? Płacimy też jednej osobie, która regularnie dba o to, żeby nasz sklep był zaopatrzony, to znaczy kontaktuje się z rolnikami, sprawdza, czego na sklepie brakuje, kontaktuje się z rolnikami i z dostawcami i robi zamówienia. Potem pilnuje, czy te zamówienia przyszły i płaci tym dostawcom. Także to też jest osoba, której płacimy wynagrodzenie, no bo tego zadania nie moglibyśmy pomiędzy siebie podzielić. Działamy już dwa lata i zamierzamy teraz otworzyć drugi sklep, bo ten się okazał bardzo potrzebny, jest w nim bardzo duży ruch i przestajemy się już w nim mieścić. Więc planujemy teraz otwarcie drugiego sklepu. Jeszcze macie jakieś pytania? Tak, nasz sklep mieści się w Warszawie, na ulicy Wilczej 29A. Napiszę, żeby... Także nasz sklep w zasadzie nie generuje zysku. Nasz sklep działa tylko po kosztach. Dla nas najważniejsze jest to, że możemy przyjść do tego sklepu i kupić w nim tanio produkty, co do których mamy pewność, że są zdrowe i że są ekologiczne. Oprócz tego jesteśmy nie tylko sklepem, nasza kooperatywa, jasne. Nasza kooperatywa organizuje też. Nasza kooperatywa jest nie tylko sklepem. Ważne jest też, że jest społeczność. To nie jest tak, że te 170 osób po prostu przychodzi, pokazuje kartę członkowską i myk. Ale wszyscy się znamy, dlatego że wspólnie pracujemy w tym sklepie, więc tak naprawdę to jest bardzo duże grono przyjaciół i znajomych. W związku z tym bardzo chętnie spotykamy się też na różnych wydarzeniach integracyjnych. Robimy skierowane do siebie pokazy filmów, szczególnie dotyczące żywności, bo ta tematyka nas interesuje. Organizujemy wspólne pikniki, organizujemy też wspólne wyjazdy do rolników. Staramy się z naszymi rolnikami zaprzyjaźnić, zdobyć ich zaufanie. Więc kooperatywa to jest coś dużo większego niż sam sklep. To jest społeczność, to są działania edukacyjne, no i to jest cały proces wspólnego decydowania. Tak, wszyscy oprócz sprzedawców mają też swoją pracę. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, nie każdy to lubi, żeby być sprzedawcą w sklepie spożywczym. U nas w gronie członków kooperatywy są osoby, które pracują w banku, które są architektem, które są nauczycielem, tłumaczem. Każdy ma jakąś pracę. I raz w miesiącu wystarczy, że wygospodaruje sobie te 3 godziny. Ponieważ jest nas tyle, to te 3 godziny od każdego wystarczą, żeby cały sklep
poprowadzić. No dobra. Teraz przeszłabym do tej części, w której mówię wam o tym, jakie są wyzwania. Podoba wam się taki pomysł na kooperatywę? Chyba w jakich godzinach jest teraz czynny sklep? Co? W jakich godzinach jest teraz czynny sklep? Od 10:00 do 19:30. Potrzeba po prostu wyjść. To teraz myślę, że jest fajna okazja, żeby pokazać wam coś specjalnego, bo tak się składa, że akurat jesteśmy w naszym sklepie, więc jeśli chcecie, to zrobię wam małe oprowadzanie. Co wy na to? Słuchajcie. To jest nasze biuro, to jest Ewa. Ewa, jesteś w webinarium. Ewa zajmuje się u nas koordynacją tego, żeby każdy miał coś do roboty. Nasze biuro ma takie, o, ma takie okno, z którego widać cały nasz sklepik. Widzicie go? Ewa, masz pozdrowienia od webinarium. Teraz zejdę na chwilę na dół. Nasz sklepik jest dwupoziomowy. Zobaczcie, tutaj się odbywa metkowanie. Tutaj się odbywa sprzedaż. Kasia, pokaż się. Kasia jest naszą sprzedawczynią. A tutaj jest nasza sala sprzedażowa. Tu są warzywka, herbatki, soczki, lodówki, jabłka i różne inne rzeczy. Dobra, wracamy na górę. No, to teraz część wyzwania. O czym trzeba myśleć, jak się prowadzi taką kooperatywę? Myślę, że pierwsze kilka słów o odpowiedzialności wobec prawa. Gdybyście chcieli zakładać taką kooperatywę, do czego was zachęcam, to trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest jednak zobowiązanie. Zakładając stowarzyszenie, nasza kooperatywa właśnie działa w formie stowarzyszenia. Zakładając stowarzyszenie, trzeba przede wszystkim napisać statut. Statut to jest taki dokument, który mówi, po co stowarzyszenie jest założone, jakie są jego cele i w jaki sposób będzie realizować te cele. Jest tam też napisane, kto i w jaki sposób podejmuje najważniejsze decyzje. Taki statut trzeba wysłać do Krajowego Rejestru Sądowego. Tam urzędnicy sprawdzają, czy ten statut jest zgodny z prawem. Jeśli jest zgodny z prawem, wtedy zatwierdzają go i stowarzyszenie jest założone. Trzeba zawsze trzymać się swojego statutu. Jeśli tam jest napisane, że decyzje są podejmowane w taki, a nie inny sposób, na przykład na walnym zgromadzeniu,
większością głosów, to trzeba zawsze pilnować, żeby odbyło się walne zgromadzenie, żeby był sporządzony protokół z tego zgromadzenia, żeby była odpowiednia liczba osób na tym zgromadzeniu, no i oczywiście, żeby głosowanie było przeprowadzone fair. Także trzeba zawsze trzymać się swojego statutu. Nie robić rzeczy, które nie są celami stowarzyszenia. Czyli gdybyśmy nagle zaczęli właśnie... W naszym statucie jest powiedziane, że zajmujemy się dostarczaniem ekologicznej, zdrowej żywności, promocją zrównoważonego, promocją ekologicznego rolnictwa i promocją zrównoważonego jakby stylu życia, w tym zdrowego odżywiania. Gdybyśmy nagle zaczęli robić coś zupełnie innego, to nie byłoby fair, bo to nie byłoby jakby w ramach statutu naszego stowarzyszenia. Dlatego zawsze trzeba się go trzymać i często trzeba do niego zaglądać. On musi być dobrze przemyślany. Potem, tak jak widzieliście, mamy kasę fiskalną, mamy wszystkie te rzeczy, które musi mieć sklep. Tutaj jest pytanie nasze na czacie. Nie mamy podpisanych umów z dostawcami. Zazwyczaj to jest tak, że dzwonimy dawcy, że czegoś potrzebujemy. On nam to przywozi i przywozi nam też fakturę, którą my płacimy. Także to nie jest długoterminowa umowa. To jest długoterminowa współpraca, ale nie mamy podpisanej umowy, tylko rozliczamy się na podstawie faktur. Tych faktur robi się szybko bardzo dużo, jak się bardzo dużo sprzedaje. Żeby ogarnąć te wszystkie faktury i trzymać swoją gospodarkę finansową w porządku wobec Urzędu Skarbowego, spłacić wszystkie podatki, bo my też płacimy podatki, trzeba współpracować z biurem księgowym albo zatrudnić księgową. My w tej chwili współpracujemy z biurem księgowym, no i trzeba trochę się poznać na finansach, ale ja akurat się tym zajmuję i mogę wam powiedzieć, że warto. To jest coś, co się w życiu przydaje, żeby umieć gospodarować swoimi finansami. Także tę wiedzę trzeba zdobyć. Trzeba trzymać porządek w dokumentach. Te wszystkie faktury, te wszystkie protokoły, te wszystkie statuty muszą być ładnie w segregatorkach. Trzeba zawsze wiedzieć, gdzie co jest, żeby jeśli przyjdzie kontrola, móc pokazać odpowiedni papier. No i zawsze jest tak, że pojawiają się jakieś nowe kwestie do wyjaśnienia. I wtedy, to jest też duża praca, trzeba te rzeczy wyjaśniać. Na przykład, czy możemy sprzedawać jakieś rzeczy nieopakowane, albo czy możemy niektórym członkom obniżać składki. Na te wszystkie pytania trzeba sobie odpowiedzieć i bardzo dobrze jest mieć zaprzyjaźnione jakieś biuro poradnictwa prawnego. Są na przykład ośrodki wspierania ekonomii społecznej. My korzystamy z takiego, w całej Polsce są różne, korzystamy z takiego jednego ośrodka wspierania ekonomii społecznej. No i oni pomagają nam rozwikłać te pytania. To jest zawsze wyzwanie. To, co my robimy, jakby... Jesteśmy pierwszym takim sklepem w Polsce i w związku z tym napotkaliśmy sporo kwestii takich prawnych, do których nie mieliśmy pewności, jak w zasadzie to się rozwiązuje. Na pewno jest łatwiej założyć firmę taką, jakich już 10 tysięcy jest w Polsce, no bo to jest przetarty szlak, wiadomo jak to robić. A myśmy robili coś, czy my robimy coś, co jest bardzo nowe. To jest takie słowo innowacja społeczna. I właśnie jak się tak jak my robi taką innowację społeczną, to ciągle pojawiają się człowiekowi nowe pytania. I warto mieć zaprzyjaźnionych ludzi, którzy potrafią na te pytania odpowiadać. Także jeśli ktoś z was chciałby zakładać jakąś inicjatywę, może się skontaktować na przykład z nami i my podzielimy się z wami całą naszą wiedzą. Albo skontaktować się ze swoim lokalnym OWES-em, Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej. Teraz odpowiem na wasze pytania. W kooperatywie jest więcej kobiet. Nie wiem, dlaczego tak jest. Bolejemy nad tym. Chcielibyśmy, żeby było u nas więcej fajnych chłopaków. To nie znaczy, że u nas nie ma fajnych chłopaków. Są, ale są tak fajni, że po prostu chcielibyśmy ich więcej. Przypuszczam, że to może wynikać z tego, że kobiety bardziej lubią gotować, ale nie wiem. W każdym razie chłopaków zapraszamy szczególnie. Czy negocjujemy ceny? Tak, negocjujemy ceny. Ale staramy się zawsze, żeby ta cena była dobra dla, no właśnie, wrażliwsze. Żeby ta cena była dobra zarówno dla nas, jak i dla rolnika. Naszym celem nie jest, tak jak powiedziałam wam na początku, maksymalizacja zysku, czyli zejście jak najniżej z ceny, tylko porozumienie i współpraca z rolnikiem. Tak jak mówiłam, często do nich jeździmy, przyjaźnimy się z nimi, więc chcielibyśmy być w porządku do naszego dostawcy i jakby też, żeby dostawca był w porządku do nas.
A więc to ten owszem negocjujemy, ale to nie są takie negocjacje, wiecie, takie kto kogo, tylko takie negocjacje, zróbmy to tak, żebyśmy mogli długo i owocnie ze sobą współpracować. Teraz, to jest dopiero wyzwanie. Tak jak wam powiedziałam, jesteśmy stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest demokratyczne, nie ma szefa. Wszyscy podejmujemy decyzje. Dlaczego w ogóle tak? Wydawałoby się, że dużo łatwiej jest, jak jest szef i szef o wszystkim decyduje. Zresztą tak działa większość firm. Ale to ma swoje wady. Mianowicie, jeśli szef o wszystkim decyduje, to, no to to jest jego organizacja. To ona nie jest wtedy wspólna. Jeśli szef decyduje o tym, co ma być sprzedawane, po jakich cenach, to, no to my jesteśmy wtedy po prostu zwykłym klientem. Co nam daje bycie członkiem takiego stowarzyszenia? Stowarzyszenie polega na tym, że wszyscy podejmujemy decyzje, że wszyscy możemy powiedzieć, co chcemy, żeby było w tym sklepie, że wszyscy możemy powiedzieć, że zależy nam na tym, żeby na przykład był otwarty do późnego wieczora, albo żeby był otwarty wcześniej rano. Wspólnie możemy się dogadywać co do tego, wspólnie dogadujemy się co do tego na przykład, jak ile płacić naszym sprzedawcom i jakie płace są fair. Wspólnie decydujemy na przykład, czy organizujemy dany pokaz filmowy, czy nie. Wspólnie decydujemy, czy inwestujemy pieniądze w nowy sklep, czy nie. Pamiętajcie, że nas wszyscy płacą składki członkowskie. Także to jest tak, że ludzie powierzają naszej kooperatywie swoje pieniądze, i no mają, chcą też decydować o tym, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Więc jeśli na przykład podejmujemy inwestycje, a wiadomo, że inwestycja może wyjść, a może nie wyjść, może ten nowy sklep będzie taki zyskowny, a może nie będzie zyskowny. Więc muszą mieć też głos. I tylko jeśli organizacja jest demokratyczna, to ludzie czują, że do niej przynależą i chcą do niej przynależeć. Składki płaci się, składki wynoszą 25 zł miesięcznie, przy czym płacimy raz na pół roku, to znaczy raz na pół roku 150 zł się płaci. Tak, oj, to jest ważne pytanie, co z tymi, którzy są czasami przeciwni decyzjom. No więc my staramy się zawsze, żeby wszyscy byli możliwie jak najbardziej zgodni, to znaczy czasami dyskutujemy bardzo długo różne rzeczy i wielokrotnie spotykamy się w tych sprawach. Mamy taką zasadę, może zacznę od tego. Demokracja, przede wszystkim jak się chce robić demokratyczną organizację, to nie można demokracji rozumieć po prostu jako głosowanie, jako sam akt głosowania, bo to nie wystarczy, bo zawsze ludzie, zawsze mają różne zdania i nigdy nie będzie tak, że są w pełni zgodni, ale im więcej się przedyskutuje, im więcej pozwoli się każdemu wypowiedzieć i wysłucha argumentów i odpowie na argumenty, tym bardziej te opinie zaczynają się do siebie zbliżać. Oczywiście to też jest coś, czego trzeba się nauczyć i trzeba nauczyć swoich członków, zdobyć taką, wykształcić taką umiejętność, żeby umieć iść na kompromisy, żeby umieć ustępować, żeby umieć właśnie zrozumieć potrzeby drugiej osoby i jakoś na nie odpowiedzieć, na przykład zmienić swoją pozycję. O tak, to jest też bardzo dobre, to jest też bardzo dobre, co mówi nam Lemborg, mianowicie jak jest więcej osób i jak każdy się wypowiada, to jest więcej pomysłów. I często jest tak, że najlepsze pomysły powstają właśnie dlatego, że jest nas dużo, że każdy, że zawsze znajdzie się ktoś, kto dostrzeże jakiś błąd w danym pomyśle, albo zawsze znajdzie się ktoś, kto zaproponuje jakieś usprawnienie. Tak, ludzie czasem rezygnują z członkostwa, ale zazwyczaj nie dlatego, że im się nie podoba, tylko dlatego, że na przykład wyprowadzają się do innego miasta, albo nie mają już czasu i tak dalej, i tak dalej. Także ta demokracja jest bardzo ważna. Demokracja polega na tym, że się ze sobą dyskutuje, a nie tylko, że się głosuje. Głosuje się na samym końcu. I mamy jakby takie reguły, które pozwalają nam, że na przykład jak dwie osoby się nie zgadzają, no to trudno. Tutaj się pytamy, no dobra, ale to czy wystąpisz do organizacji, jak to zrobimy, czy jeżeli mówią, że no ogólnie to jestem przeciw, ale nie, w związku z tym nie opuszczę tej organizacji, nie zrobię czegoś strasznego, no to wtedy idziemy z tą decyzją do przodu. Ale zawsze staramy się bardzo długo ten proces przeprowadzić, żeby dojść do zgody. I co jeszcze jest? Oprócz tego jest ważna właśnie umiejętność słuchania wzajemnego, umiejętność przekonywania innych do swojego zdania, argumentami, a nie siłą. A po trzecie,
To też jest coś, co warto zapamiętać. Ważne są procedury. To znaczy, bo z demokracją jest też tak, że wiecie, jest nas 170 osób. Nie wszyscy mogą być zawsze na spotkaniu. W ogóle jeszcze chyba nie było takiego spotkania, żebyśmy spotkali się w 170 osób. Zazwyczaj na tych spotkaniach jest, na tych większych jest tak po 40 osób, a na tych takich częstszych, takich cotygodniowych, to jest może z 10. Ale uznajemy, że im ważniejsza decyzja, tym szerzej ogłaszamy spotkanie i staramy się, żeby więcej ludzi w nim uczestniczyło. Oraz im ważniejsza decyzja, tym więcej też dyskutujemy o niej w internecie. Mamy różne jakby kanały komunikacji, żeby nawet ci, których nie ma na spotkaniu, mogli się jakoś wypowiedzieć. Także ważne jest, żeby stworzyć to forum do dyskusji i żeby z każdego spotkania była notatka, żeby też ten, kogo nie było na spotkaniu, mógł się dowiedzieć, co było dyskutowane, żeby nie było takiego wrażenia, że coś się dzieje w tajemnicy. Także tego się nauczyliśmy. A to trzeba, wymaga dużej samodyscypliny, żeby z każdego spotkania pisać notatkę i potem wysyłać ją do wszystkich. Teraz odpowiem na wasze pytania. Tak, młodzi ludzie też odwiedzają nasz sklep. I mamy zarząd, owszem. Mamy zarząd, tylko ten zarząd właśnie zawsze wszystko konsultuje. Nigdy nie spotyka się jakby sam w zamkniętym gronie. To są zawsze otwarte spotkania i zarząd zawsze konsultuje wszystko ze wszystkimi członkami. Ile ma nasz najmłodszy członek? Ewa, wiesz, ile lat ma nasz najmłodszy członek? Nie wiem, ale myślę, że spokojnie 20 albo 21, może tak być. Myślę, że około 20 lat. Mieliśmy też chyba chłopaka, który miał 18, ale nie wiem, czy on jest dalej naszym członkiem. Chyba przestał być naszym członkiem, bo zmienił szkołę czy coś tam. Wiecie, w życiu młodych ludzi jeszcze bardzo dużo się zmienia, a dopiero potem, jak już człowiek się ustatkuje, już wie, gdzie mieszka, nie wyprowadza się, wie, co robi, to zaczyna gotować. Okej. Macie pytania co do demokracji? Tak, trzeba być pełnoletnim, żeby zostać członkiem stowarzyszenia. No dobrze. Jeszcze jakieś pytanie? Jak się reklamujemy? No, mamy piękną witrynę. Oprócz tego prowadzimy nasze akcje edukacyjne. Na te akcje edukacyjne przychodzi sporo osób, na przykład jak robimy pokazy filmowe, albo wycieczki, albo warsztaty. One często są otwarte i zapraszamy osoby z zewnątrz. Po drugie, jakoś tak nasz sklep jest popularny i bardzo dużo osób przychodzi do niego robić zakupy i wtedy tak pyta, a w ogóle to czy można przystąpić? No i jesteśmy właśnie obecni w internecie. Poza tym bardzo dużo to są znajomi, znajomych, znajomych. I na razie taka reklama nam wystarcza. Ciągle jeszcze rośniemy. Teraz robimy dużą kampanię. Zbieramy pieniądze na drugi sklep. Tak jak mówiłam, nie generujemy zysku, więc nie mogliśmy nic zachomikować, żeby ten drugi sklep zainwestować. I zbieramy znowu pieniądze na portalu Polak Potrafi. Jakbyście chcieli wpłacić nam 5 zł, to zapraszam. Na naszym Facebooku na pewno znajdziecie odnośnik do kampanii na Polak Potrafi. I w związku z tym, że robimy tą kampanię, to jesteśmy bardzo dużo w radiu, w telewizji, dajemy wywiady. Raczej nie lubimy ulotek, bo to jest taki... Po pierwsze, ulotki są nieekologiczne. Po drugie, ulotki, no nie wiem, tak trafiają, człowiek patrzy na nią, zaraz ją wyrzuci. Myślę, że dla nas jest ważne to, że robimy akcje właśnie edukacyjne, w których naprawdę ludzie mogą uczestniczyć. I ważne jest to, że jesteśmy w mediach, w których możemy dobrze wytłumaczyć się z tego, co robimy. Ulotki rozkładamy w takich miejscach, w których wiemy, do których chodzą ludzie, którzy prawdopodobnie są zainteresowani. Na przykład w restauracjach ekologicznych i wegetariańskich. Tak, drugi sklep też będzie w Warszawie przy ulicy Andersa. Na razie myślę, że ogólnopolską nie, bo dla nas ważne jest to, żebyśmy się wszyscy znali. Raczej zachęcam do tego, żeby tworzyły się inne kooperatywy, bo kooperatywa jest jednak lokalna. To musi być taka społeczność faktycznie ludzi, którzy się spotykają często. Okej, przejdę do ostatniego slajdu, bo kończy nam się powoli czas. Kilka słów o sprawiedliwym podziale praw i obowiązków. Jeśli organizacja ma rosnąć,
Ludzie muszą jakby chcieć do niej przystępować, chcieć do niej przynależeć. Żeby ludzie chcieli do niej przynależeć, to nikt nie może być przeciążony obowiązkami i nikt nie może mieć w sposób nieuzasadniony większych praw. To nie jest tak, że wszyscy muszą mieć równe prawa i wszyscy muszą mieć tyle samo obowiązków, ale wszyscy muszą się zgadzać na to, że ten podział jest sprawiedliwy. I to się bardzo łączy z tym, co mówiłam o demokracji i z tym, że wszyscy jakby dyskutujemy, czy ta struktura jest dobra, czy uważamy, że ona jest fair, czy na przykład chcemy coś zmienić, czy ktoś właśnie czuje, że na nim spoczywają wszystkie obowiązki. Działa trochę kooperatyw w ten sposób, że jakby jedna osoba je animuje. I to jest dobre na początek, jeśli jedna osoba zanimuje większą grupę i potem ta grupa się podzieli obowiązkami. Natomiast jeśli bardzo długo to działa tak, że jedna osoba bierze na siebie wszystko, nigdy nie pakujcie się w taką sytuację, bo taka osoba się wtedy wypala i to wszystko upada. Dlatego trzeba równo dzielić te obowiązki. Trzeba dyskutować z innymi, słuchaj, na mnie spadło to wszystko, to jest trochę za dużo. Jeśli chcemy, żeby to działało, no to ty też musisz trochę tego przejąć. Albo trzeba być też uważnym na drugą osobę i pytać, słuchaj, czy ty na siebie nie bierzesz za dużo, może powinienem ci w czymś pomóc. Nikt nie powinien mieć w sposób nieuzasadniony większych praw. No i tutaj jest właśnie na przykład dyskusja o tym, te osoby, którym płacimy, czy uważamy, że ta płaca jest fair. To znaczy, czy nie płacimy im za dużo, ani też, czy z ich perspektywy nie płacimy im za mało. Dyskusja o wynagrodzeniach no jest zawsze trudna, bo na przykład jak się okaże, że chcą być 4 osoby sprzedającymi, a są pieniądze tylko na 2 sprzedających, to trzeba znaleźć też jakby sprawiedliwy sposób, jak podzielić to wynagrodzenie, jak podzielić to stanowisko, tak żeby nikt nie poczuł się pokrzywdzony. W każdym razie chciałam uczulić was na to, że zasady demokracji i sprawiedliwości są kluczowe, jeśli chcecie robić taką organizację społeczną, którą angażuje się dużo ludzi, którą się robi wspólnie, bo inaczej to nie zadziała, inaczej ludzie się będą wypisywać. No i słuchajcie. To jest wszystko, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że to było ciekawe. Teraz możecie mi jeszcze zadać jakieś pytania o wszystko, co pominęłam w tej prezentacji. Cieszę się. Wchodźcie na nasz profil na Facebooku. Tam się dowiecie też ciekawych rzeczy i dorzucajcie się do naszej akcji Na Polak Potrafi. I wypełnijcie proszę ankietę ewaluacyjną. Thank you.